Druk numer 374 referuje pan Krzysztof Jakubowski. Do pierwszej opinii Krajowego Zarządu na decyzję pod nazwą budowy zespołu zarządu mieszkaniowego rodziny zagrażającego ziemi na części działki nr 19 łamane przez 2 oraz części działki 1904 z wjazdami z działki nr 30 łamane przez 57 od 9 grudnia przez Zimowy Rolnej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Zadawnicy 7 opinii negatywnie wniosek o odsłonie warunków zarządu dla inwestycji pod nazwą budowy zespołu zarządu mieszkaniowej rodziny z zagrażeniem podziemnym na części działki wyżej wymienionych. Uzasadnienie. Przedstawiona we wniosku sprawa zamierzenia decyzyjnego nie może zyskać obywatela dziedzinicy. Zarówno wysokość 15 metrów do kamienicy, jak i kubatura proponowanego budynku będzie w sposób jasny odbiegała od niewysokiej i zdecydowanej przewadze jednorodzinnej sąsiedniej zabudowy. Komisja była zgodna jednomyślnie, podjęliśmy tą uchwałę. Też tak, Krzysztof się powstrzymał. Się na oku przyjmuje. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, wnioski do projektu uchwały? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, Przewodniczący, uchwała została przyjęta. Druk numer 375 referuje pan Krzysztof Jakubowicz. Projekt dotyczy opinii warunków zabudowy na inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego i rodzinnego w garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Morowej 30 na działce nr 6 przez 13, a czasem 15 przez 4, odgląd 9 w Krakowie. Projekt pierwszy. Opinia się pozytywnie wniosek o uznanie warunków zabudowy na inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego i rodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach wyżej wymienionych. Uzasadnienie. Przedstawiona we wniosku sprawa zamierzenia decyzyjnego, choć budzi pewne zastrzeżenia natury zasadniczej, jest to budynek wielomieszkaniowy, może zostać zrealizowana w przedstawionej skali. Tu się komisja podzieliła dość dokładnie i rozłożyła się różne strony, to znaczy 3 głosy były za, 2 były chyba wstrzymujące, 3 były przeciw, nie, 3 wstrzymujące się dla przeciw głosowania. Także tutaj różnorodne było opinie. Co do tego, ja też powiem szczerze, że mam pewne wątpliwości. Może pani jeszcze coś powie, ona mieszka w tej okolicy? Nie wiem. Na samym końcu. Na samym końcu. Na końcu. To jest niskie dosyć. To też są takie. Proszę pani nie dać. Nie. Szanowni państwo, czy do projektu uchwały jakieś pytania? Nie. Rozumiem, że większość komisji była za pozytywną. Takie głosy. Ale wiemy, że się większa. Kto z państwa ma jakieś pytania? Ale mieszkańcy... Mówię ci, co mi robi z większą skalę, to co mi rozdać. To co oni tam, wiesz, zapisali, czy nie, czy nie, czy nie, dobrze, szanowni państwo, kto z państwa, proszę państwa, kto jest za przyjęciem projektu uchwały proponowanej brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 376. Referuję ponownie Krzysztof. Dotyczy opinii możliwości zbycia z działek, może nie będę czego nadal, jest to 5 działek w ulicy Czegorzelskiej, albo w ulicy Nasykowicza, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki, też są podane 5 innych sąsiadujących działek. Projekt pierwszy. Opinie się pozytywnie zamiast zbycia działek o wyżej wymienionych numerach, odnośnie powierzchni 284 m2 położonych przy ulicy Czegorzelskiej o 17 Krewocza, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki wyżej podane o powierzchni tej 24 uchwała plus minus. Uzasadnienie. Przede wszystkim działek nie budzi żadnych zastrzeżeń. Krótki i lakoniczny.
Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania w tym łagodniku? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za to uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, przeszliśmy bardzo płynnie przez uchwały. No teraz troszeczkę czasu dla mnie, potem dla Państwa, ale prosiłbym o ciszę, szczególnie blisko mnie, bo mnie bardzo to rozprasza. Proszę Państwa, bardzo proszę wszystkich przewodniczących komisji o przygotowanie terminów komisji na nowy rok, zgłoszenie ich mailem tutaj do sekretariatu, tak abyśmy mogli na stronie internetowej je opublikować. Jedyną komisją, która jest blisko sesji, jest komisja Znaczy my przypominam, mamy zarządy o godzinie 17 w czwartki. Przed sesjami w czwartek o 17 mamy. Więc tu prośba tylko, czyli o zmianę dać nam. Zarządy trwają około godziny 20. Robię na 18. Przepraszam, robię to ze względu też na panią Grażynkę, która siedzi tu od rana i to jest tak naprawdę. Siedzieć od 8 rano do 19 to... Na to się nie możemy zgodzić. Tak jest. Także proszę bardzo przewodniczących i między sobą się skonsultujcie, jeżeli żeby wam się nie pokrywały te komisje, prawda? I przypominam, więcej niż 10 dni przed sesją, żeby projekty uchwał wpływały w terminie. Zarządy możemy też wysłać Państwu, żebyście wiedzieli, kiedy są zarządy. Tak? Dobrze. Pan jeden zarząd zmieni oczywiście. Teraz tak. Nie wiem, czy mówiłem, ale jest kupiony projektor i on jest na terenie dzielnicy, także jeżeli ktokolwiek potrzebuje z niego korzystać podczas jakiejkolwiek prezentacji, jest. Nigdy go jeszcze nie podłączaliśmy, więc zapraszam kogoś rozgarniętego obsługę projektorów do nauki. Bardzo bym prosił wszystkich radnych, którzy chodzą na odbiory, a w zasadzie chyba wszyscy mamy przynajmniej w komórce aparat fotograficzny, o robienie zdjęć na odbiorze. Nie mamy zdjęć, są potrzebne do kuriera, szczególnie tu przy tych treściach, kiedy piszemy na drugiej stronie o uchwałach, o wykonaniach. Bardzo proszę przesyłanie tych zdjęć na skrzynkę mailową tutaj do dzielnicy. Jedno, dwa zdjęcia z każdego odbioru. Pewnie, że jeżeli no, nie macie możliwości, no to trudno, ale wydaje mi się, że większość ludzi ma taką możliwość. Inne dzielnice to robią, mało tego. Jest też prośba, jeżeli jest wiadomo, że jakiś taki większy remont jest, też można robić zdjęcia przed. Bardzo fajne jest porównanie, jak było przed, jak jest po wykonaniu. No taka wchodzi teraz moda w dzielnicach, wydaje mi się, że możemy się podporządkować. Szanowni Państwo, jest najnowszy kurier, to jest ostatni kurier tegoroczny z kalendarzem. Wielka prośba do wszystkich Państwa, aby ten kurier był rozdawany nie wcześniej niż po świętach. Możecie sobie wziąć, ale nie dawajcie go do sklepów teraz, ponieważ w wielu miejscach jest jeszcze poprzedni kurier. Skończymy tylko tym, że nam wyrzucą tego poprzedniego kuriera. Ale to umówmy się, że równo rozpoczniemy. W szkołach. Ale słuchajcie, dopiero co zanieśliśmy kuriera przed ostatniego. Ten kurier nie ma nic, co jest tak terminowe, że musimy go dawać w tym tygodniu. Dajmy go poszukać. Ale tam gdzie dałam na przykład, gdzie dałam kurier, nie ma już kuriera. Państwo, ja też zadałem jeszcze inną rzecz, a mianowicie teraz będziemy mieli 3 miesiące przerwy. Bardzo naprawdę nic się nie dzieje, jeżeli będziemy nawet w kwietniu. Dajmy go Nie ma, teraz nic nie jest. Proszę Państwa, jeszcze ja myślę tak. Ja będę kończył swoje uwagi. Może bardzo tak, że wszystkim bardzo dziękuję za ten rok pracy. Myślę, że był zdecydowanie inny od pierwszego roku. Bardziej byliśmy zgraną drużyną, więcej potrafiliśmy rzeczy zrobić razem. Na pewno udało nam się wiele imprez dzielnicowych zrobić na bardzo dobrym poziomie.
Szczególnie mówię o tych rzeczach, które wymagają pracy, a że tak powiem, nie stoi za tym żaden wielki pieniądz, ani nic za dużo pracy radnych. Umówmy się, że do życia i przejdziemy po przerwie, ponieważ zrobimy sobie przerwę 5 minut oczywiście po komunikatach, które Państwo wygłosicie. 5-minutowa przerwa. Jutro postaramy się, żeby na tym stole się coś pojawiło w tym czasie. Palacze mogą zapalić w tym czasie. I zanim po przerwie pozwolę sobie zacząć, bo mam też do przekazania parę słów od jednego z radnych. Czy ktoś ma komunikaty odnośnie pracy rady, potem trzeba. Proszę, Paweł, Julian. Znaczy, większość z Państwa już wie, ci, którzy nie wiedzą, ja mam prośbę, żeby w wolnej chwili Państwo zastanowili się, jakie miejsca w naszej dzielnicy są godne polecenia czy zaproponowania. No i gdyby przyjechał dla znajomy na przykład, co byście chcieli pokazać? Wszystko. Super. Ale chodzi o takie miejsca, które... To adresami. Możemy polecić. Bardzo bym prosił mailem do mnie wysyłać. Jest to zupełnie prośba poważna. Słuchajcie, serio bardzo prosimy. Wysyłajcie różne, to mogą być miejsca. Zarówno takie dobrze wszystkim znane, oczywiste, ale również jeśli macie, macie jakieś urokliwe miejsce wyjątkowego, to też byście mówić na mnie, to nie. No, nie monopolowy, którego dawniej nie było. Na razie robimy burzę mózgów, więc nawet mogą być takie propozycje wszelkie, a później będziemy się... To bardzo... Dobrze, to Julia. Ja bym chciała zaprosić na naszą komisję, która będzie w tym jeszcze daty nie podaje, ale zawsze Was zapraszam, więc zapraszam teraz. Zawsze. To nie byłem, bo to sobie przypominamy. Myślę, że dla każdego z nas tutaj to będzie interesujące, co znalazło się w budżecie i w projekcie na rok 2013 z terenu naszej dzielnicy. No nie ukrywam, że dzięki mojej pracy w dużej części. Znaczy po pierwsze tak, po pierwsze kontynuacja projektu Królowej Jadwigi na rok 2013 ma być na to przeznaczone 140 bodajże 3000, mówię z pamięci. Następnie w UPF-ie od roku 2014 przez kolejne 3 lata ulica Królowej Jadwigi znalazła się w realizacji, to znaczy w roku 2014 milion złotych, potem 3,5 miliona, a potem, przepraszam, 4 lata, potem 4 coś i reszta, no nie pamiętam. Remont się zaczyna kiedy? Według UPF-u w roku 2014, jeżeli to nie ulegnie, że tak powiem, zmianie, najpierw musi zrobić projekt do końca i uzyskać wszystkie możliwe zgody i pozwolenia. No ja mówię, jak to wygląda w dokumentacji. I następnie przedszkole na Emaus w roku 2013 pół miliona złotych, w roku 2014 milion, w roku 2015 półtorej miliona złotych. W sumie inwestycja ma kosztować 3 miliony, w sumie ma kosztować 15 milionów złotych. Teraz następnie kontynuacja przebudowy ulicy Pajęczej w tym w roku 2013 zakończenie milion złotych, wymiana oświetlenia na kopcu Piłsudskiego 400 tysięcy złotych, to jest rok 2013. Dalej. Znaczy nakładki te wszystkie, które były, że tak powiem, projektowane z kwotą 30 milionów, znalazły się ostatecznie w budżecie z kwotą 6 milionów złotych, także które będą robione w jakiej kolejności. Nie będzie Kościuszki? Proszę? Kościuszki nie będzie? To w której kolejności, jak to ja w tym momencie nie powiem. I boisko wielofunkcyjne w Olszanicy w roku 2013 kwota pół miliona złotych, w roku 2014 600 tysięcy, czyli w sumie 1 100 000. Tak wygląda, ponieważ te zadania znalazły się po uzgodnieniach różnego rodzaju, najpierw w poprawce Platformy, potem ta poprawka została skonsumowana przez pana prezydenta autopoprawką, w związku z powyższym mamy wszyscy zapewnienie pana prezydenta, że te zadania będą realizowane łącznie z przedszkolem, o czym pan prezydent w obecności 3 świadków osobiście mi powiedział. Także zakładam, że ta inwestycja faktycznie dojdzie do skutku. Niemniej jednak zarówno budżet, jak i WPF to jest dokument planistyczny. Jak będzie, zobaczymy przy końcu 2013 roku. Tyle. Dziękuję.
Dygresja mała, się bardzo obawiam o życie pani wiceprezydent w związku z tym, ponieważ dzień wcześniej powiedziała, że po jej trupie jak wszystko nie będzie realizowane. Panie przewodniczący, dlaczego ja rozmawiam z bezpośrednio z panem prezydentem? Ale to oczywiście. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś komentarze? Szanowni państwo, zamykam obrady 34.